W wielkim szoku byli polscy wierni zgromadzeni w niedzielę 7 czerwca 1914 roku w kościele Opatrzności w Białej. Tamto po mszy świętej odczytano rozporządzenie wydane przez tutejszego proboszcza, zarządzające porządek nabożeństw polskich i niemieckich na tydzień Bożego Ciała. Zarządzeniem tym wyeliminowano zupełnie pieśni polskie z nabożeństw w tym czasie, prócz jednego dnia, w którym można Polakom przy jednym ołtarzu chwalić Stwórcę pieśnią w języku polskim. Rozgoryczenie było tym większe, że proboszcz Rychlik w uzasadnieniu swej decyzji podparł się rozporządzeniem Episkopatu Krakowskiego. Mieszkańcy byli w szoku. Swoje żale natychmiast wylali w stronę Krakowa, podkreślając, że stosunki po kościołach na Śląsku za kardynała Kopa uważały za mniej nas krzywdzące, jak te, które zapanowały w Białej. Jednak jak to zwykle bywa, kłamstwo ma krótkie nogi, nawet gdy wychodzi z ust kapłana. Delegacja z Białej pojechała do Krakowa, a tam dowiedziała się, że decyzje kurii i biskupa Sapiehy były zupełnie inne. W tych okolicznościach proboszcz Rychlik został zmuszony do tego, aby na czwartkowym nabożeństwie odczytać decyzję, że w niedzielę 14 bieżącego miesiąca suma i procesja do wszystkich czterech ołtarzy będzie polska. Możemy się domyślać, że proboszcz uległ naciskom Komitetu Kościelnego i burmistrza Wencelisa, który w owym czasie przyjął bardzo germanizacyjną politykę w stosunku do Polaków. Niektóre osoby twierdzą wręcz, że komitet lub władza lokalna musiała mieć na niego jakiegoś haka lub obiecać mu coś intratnego, że ten odważył się zmienić decyzję swoich przełożonych, a nawet gdy jego kłamstwo wyszło na jaw, to w swym oświadczeniu zwrócił się pod adresem Polaków, aby się podczas nabożeń zachowywali godnie w imię świętości miejsca. Coraz też więcej osób, również na terenie zachodniej Galicji, zaczęło solidaryzować się z pomysłem posła księdza Józefa Lądzina, aby dla Śląska Cieszyńskiego wyznaczono osobnego biskupa sufragana. Ostatecznie procesja Bożego Ciała w Białej była uroczystością imponującą. Na uroczystość stawiły się wszystkie polskie organizacje. Były szkoły polskie, sokoły, skauci itd. Podczas sumy spadł ulewny deszcz, jednak tuż przed samą procesją deszcz ustał. Procesja obeszła wszystkie ołtarze, zaledwie zaś procesja wróciła do kościoła. Parę minut po 12 znowu zaczęło padać i już po południu było brzydko, co uznano za kolejny przejaw życzliwości niebios dla polskich wiernych. Zauważono również jej duże braki wśród społeczności niemieckiej. W procesji wzięły udział wszystkie urzędy polskie. Nie dopisały reprezentacje niemieckie, które zbojkotowały całe nabożeństwo. Przybył jeden dowód więcej szowinizmu niemieckiego. Polacy urzędowo wzięli udział w procesji niemieckiej 11 czerwca. Podczas polskiej procesji nie było nikogo z magistratu, nie było korporacji niemieckiej, pan burmistrz Wencelis, prezes Komitetu Kościelnego, ubiegający się o otrzymanie orderu papieskiego, jako nadzwyczajny katolik, nie raczył się pofatygować na tak wielką uroczystość. Polacy zapamiętają sobie to stanowisko i dołożą gorących starań, by marzenie o orderze papieskim nie zostało za żywota spełnione.